Proszę Państwa, kolejny odcinek Ludzie, Pasje, Miasto. Dziś zapraszam Państwa do krainy, no i tu właśnie mam taki mały problem, ale chyba społecznikowstwa, jeżeli tak się mówi. No w każdym razie człowiek, który dla miasta robi bardzo wiele. I zanim przedstawię, to przeczytam, pozwolicie Państwo, z telefonu, bo ktoś mi polecił mojego rozmówcę i napisał tak. Radny miasta, patriota częstochowski, dzięki jego działaniom ponad setka wraków samochodowych zniknęła z miasta. Każdy mieszkaniec może do niego zadzwonić. Na południu miasta każdy go zna. Ja jestem z tysiąclecia, no tak bliżej północy, więc spotykamy się po raz pierwszy. Natomiast osoba, która to napisała, nie będę mówił kto, jest doskonale zorientowana, więc podejrzewam, że nie ma w tym ani odciupiny kłamstwa. Na południu miasta wszyscy go znają. Gościem moim i Państwa z prawdziwą przyjemnością Tomasz Tyl. Dzień dobry, Tomku. Dzień dobry, witaj Wojtku, witam Państwa. Zanim w ogóle przejdziemy do tych działań, bo Ty pełnisz różnego rodzaju funkcje, takie czy nie inne, z racji tego, że no też jesteś w tym magistracie, prawda, umocowany, bo mieszkańcy chcą, żebyś tam był, no bo inaczej tego sobie tak to wygląda. To by mnie tam nie było. Tak. To by się tam nie było, no co tu dużo gadać. To takie przesłuchanko, niektórzy mówią spowiedź, częstochowianin. Czy ty urodziłeś się w Częstochowie? Oczywiście, że tak. Ale to jest ileś tam pokoleń Tylów, jeżeli się... Dziadek był pracownikiem huty stali Częstochowa, wiedział, który już nie istnieje, w walcowni bruzdowej. Ojciec był pracownikiem huty stali Częstochowa, konstrukcji stalowych. Ja też byłem pracownikiem swego czasu huty stali Częstochowa, gdyż swoje studia magisterskie skończyłem na kierunku metalurgii i pracowałem na walcowni blach grubych, więc można powiedzieć, że jestem z dziada, pradziada częstochowianinem i hutnikiem. Ale chociaż numer. Teraz już na hucie nie pracuję, ale bardzo mile wspominam. A jeżeli byśmy się posunęli jeszcze do tyłu, to masz jakąś wiedzę na temat, no nie wiem, wiesz, niektórzy to tam drzewo genealogiczne. Nigdy mnie to nie interesowało, nie mam takiej wiedzy, no tam to już były czasy przedwojenne, więc ciężko było wtedy, tak. Mhm. Absolwent jakiej szkoły średniej? Szkoły przy ulicy Prusa. Przy ulicy Prusa, tam było technikum? Tak, technikum. Technikum, coś kojarzę, ale ta szkoła... Zawodówkę kończyłem i technikum na Prusa, tak. Aha, czyli tak torowo to poszło. I potem co, studia? Później jedne studia na Wydziale Metalurgii, drugie studia na Wydziale Zarządzania Politechniki, następne studia na Akademii Ekonomicznej. To już ciekawa sprawa, bo pisałem pracę. Tak, pisałem pracę ze swojej zwycięskiej kampanii wyborczej na Akademii Ekonomicznej w Katowicach, no i mniej więcej rok temu studia MBA. Poważnie? Tyle udało Ci się ukończyć? Tak, już nie chcę więcej. Nie chcesz? Już mam 44 lata, wystarczy. Wystarczy. Tak. Tą ostatnią naukę kiedy zakończyłeś? No, mniej więcej z rok temu. Dopiero? Tak, już to były czasy pandemii, więc troszkę to było wszystko zwariowane. Tak. Ja bym chciał, Ty przyjechałeś samochodem na tą rozmowę. Tak. Jesteś zmotoryzowany. Tak. Ja bym chciał o te wraki zapytać. No bo to jest taka, wiesz, sytuacja, ale mam bardzo konkretne pytania, nie żebyśmy tutaj owijali jakoś w bawełnę. Mamy samochód, który ma przebite opony, stoi, który jest brudny, który nie wiadomo, że jest nieużywany. Natomiast posiada tablice rejestracyjne. Ale... I ktoś, dokończę pytanie, bo to jest... Tak. I właściciel tego pojazdu no, jest zmuszony prawnie co roku zapłacić OC za posiadanie tego pojazdu. No chyba, że go zezłomuje, ale on go nie chce zezłomować. Czy w takim momencie, kiedy za ten samochód, który stoi już ileś lat na parkingu, jest co roku opłacone OC, jest podstawa prawna, żeby ten samochód zabrać? Moim zdaniem jest podstawa prawna, dlatego że ewidentnie samochód posiada ślady nieużytkowania go, jeśli ma przybite opony. Mhm. Jest taki przepis, że jeśli posiada takie ślady, powinien zostać odholowany. I... Pod warunkiem, że
bo jeszcze jest drugi myk i trzeci myk, że miejsce jest oznaczone strefa ruchu i koniec strefy ruchu i zarządca, nie wiem kto tam jest zarządcą, może być to wspólnota, może to być spółdzielnia mieszkaniowa, może to być właściciel prywatny, może to być miasto i miasto musi zgłosić Straży Miejskiej na piśmie taką wolę czy potrzebę. Aha, i wtedy jest uruchomiona procedura. Tak. Natomiast no, jeżeli jest to na posesji prywatnej, no to no, i właściciel się nie zgadza, no to nie ma takiej możliwości. Nie ma takiej, chyba że zanieczyszcza środowisko. To wtedy jest to pretekst. To wtedy, tak, 24 godziny. Dobra, kiedy się zaczęło, kiedy, no nie wiem, czy no, należy to traktować w kategorii sukcesu. Kiedy został, kiedy ta jedynka została scholowana, ten pierwszy? No mniej więcej 10 lat temu, jak z moją przyszłą żoną, jeszcze wtedy narzeczoną, wprowadziliśmy się do nowego mieszkania i no 10 lat temu byłem przewodniczącym Rady Dzielnicy Ostatni Grosz. No i wtedy te wraki, trzy zalegały. Pamiętam jak dziś, dwa stare Polonezy bodajże i jeden Fiat. Borewicz porucznik nim jeździ, no, taki no, no. 1500, tak. I wtedy zgłosiłem to na policję, rozmawiałem kilka razy z dzielnicową, pani charyzmatyczna, bardzo fajna dzielnicowa. No i po kilku miesiącach się udało te lumpy pościągać. No i tak się zaczęło. No później już było troszkę lepiej. No a teraz to już jest w ogóle fajnie, gdyż jestem radnym miasta Częstochowy i mamy zupełnie inne narzędzia komunikacji z mieszkańcami. Mamy Facebooki, mamy internety, tak, mamy Messengery. Szybko, wszystko idzie. Już jest o wiele lepiej, już wszyscy mnie znają, albo przynajmniej większość mnie zna w tym temacie. Mm-hmm. I rzeczywiście teraz już jest 117 wraków ściągniętych, a 3 stoją w poczekalni do opublikowania, które są ściągnięte, a około 40 jest w poczekalni, więc trzeba sobie poznać skalę zjawiska tego zjawiska w naszym, znaczy w każdym mieście podejrzewam. W każdym. Tak. Ja rozumiem, że to jest związane też z pewnego rodzaju no, kłopotami dla właściciela takiego wraku. W momencie, kiedy on zostanie scholowany, to co on jedzie na jakiś parking i jedzie? 95-96% przypadków właściciele sami ściągają i tylko nieznaczna część trafia na parking miejski. I wtedy są opłaty za przetrzymywanie wtedy na parking. Opłaty. Po 3 miesiącach miasto ma podpisane z firmą recyklingową i ta firma jakieś pieniądze płaci i zabiera sobie te samochody. Mm-hmm. No dobrze. Powiedz mi jedną rzecz, bo ja bardzo jak ognia unikam w tym cyklu rozmów o polityce. Bo nie jest to program, w którym ludzie prezentują swoje poglądy polityczne, więc do tej rzeki bym nie chciał w ogóle wchodzić. Natomiast, ja bym się chciał ciebie zapytać o jedną rzecz. No bo tak, pracowałeś na hucie, nie? Tak. Tutaj ten. I co zmotywowało cię w ogóle do tego, żeby do tej rzeki wejść, jak gdyby? No bo co było takim? Wiesz co, muszę ci powiedzieć, że ja myślę, że człowiek taką pasję społecznikowską ma w sobie. No moja mama była internowana za czasów Solidarności. U nas w areszcie w Częstochowie i myślę, że po niej ten gen taki społecznie koski odziedziczyłem i ja to po prostu lubię. Lubię mieszkańców, lubię się spotykać z ludźmi. Jak mam tylko wolną chwilę, to idę na skwerek się przejść, porozmawiać z mieszkańcami i myślę, że no, trochę pandemię źle przeżyłem, no bo te spotkania były ograniczone, ale teraz jest okej znów. Czyli krótko mówiąc, lubisz ludzi. Bardzo lubię ludzi, tak. Tak. No bo to jest tak, że te wszystkie tematy, które ty gdzieś tam, w które ty się angażujesz, to w dużej mierze to są tematy, które sygnalizują ci mieszkańcy, nie? Tak, w dużej mierze mieszkańcy, ale dużo też sobie rzeczy, czy sporo rzeczy sobie sam wymyślam, podpatrując inne miasta, albo wpadając na przykład nieraz na fajne pomysły, jak ostatnio żeśmy z prezydentem zrobili konferencję, bo żeśmy wprowadzili jako, moim zdaniem, pierwsze miasto w Polsce tak zwane standardy osób z niepełnosprawnościami, no jeśli właśnie, chodzi o imprezy masowe. Tak? To był mój pomysł autorski, żeby poprosić prezydenta i przekonać go, żebyśmy wstawiali na przykład szersze to i to je, co jest podstawową rzeczą dla osoby z niepełnosprawnością, szczególnie ruchomą,
czy wydzielić część pod sceną, czy zrobić oddzielne wejście. Żeby mogli po prostu spokojnie uczestniczyć w imprezie. Z opiekunami uczestniczyć, tak, tak, bez większych emocji. Ale to jest, bo ty jesteś pełnomocnikiem, tak? Czy jak to społecznym, się znaczy rzecznikiem osób z niepełnosprawnością, rzecznikiem. Ale ja bym wolał, albo bym prosił, żeby jeszcze dodawać tą, ten przydomek społeczny, dlatego że ja nie pobieram żadnych pieniędzy z tego tytułu. To jest bardzo duży problem dla osób niewidomych czy niedowidzących, przemieszczanie się tak jak po mieście w ogóle i tak dalej, dostosowanie całej tej infrastruktury. Tak. Swego czasu był boom, no parę lat już temu, no, że wiadomo, windy czy podjazdy dla osób na wózkach i tak dalej, ale tego wszystkiego jest jednak mało, prawda? Wiele w ogóle, wiele zarządzeń, wiele ustaw, wiele aktów prawnych wydanych przez ministerstwa, no nie jest jeszcze w 100% kompatybilne z potrzebami. No my w Częstochowie żeśmy wprowadzili kilka lat temu również standardy projektowania przestrzeni miejskiej. I dzięki temu na przykład udaje się zrobić te piktogramy takie wzdłuż peronów u nas w Częstochowie. Mm-hmm. Tego też nie mówi ani żadna ustawa, ani żaden akt prawny nadrzędny nad zarządzeniami prezydenta, żebyśmy musieli to robić, a my to jednak w Częstochowie robimy. Mm-hmm. Oznaczenia przejść, prawda? Oznaczenia przejść, oznaczenia peronów, oznaczenia różnego rodzaju budynków. To jest bardzo ważne i bardzo potrzebne. Mhm. Ale to jest tak, że są, no nie wiem, stowarzyszenia, które zajmują się interesami takich osób i one sygnalizują, czy to jest tak, że ty jak gdyby sam szukasz? Mam bardzo dobry kontakt z Polskim Związkiem Niewidomych. Zresztą muszę się pochwalić, że dostałem rok temu odznakę przyjaciela osób niewidomych i niedowidzących w Częstochowie. No i też mi zgłaszają pewnego rodzaju potrzeby i część tych rzeczy rzeczywiście dobrą współpracą w mieście udaje się pokonać. Dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach. Tak. Natomiast ja zawsze każdego swojego rozmówcę pytam, z czego masz chleb? Co daje ci chleb? No bo rozumiem, że pełniąc funkcję radnego, no to jest tam przewidziana jakaś dieta, prawda? Tak, na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem. Tak. Natomiast z czego Tomasz Tyl ma chleb? To znaczy u mnie to nie jest żadna tajemnica, gdyż co roku publikuję oświadczenia majątkowe. No. Zawsze się przyznawałem, że pracuję w wodociągach częstochowskich. No i mam dietę radnego, która względem prawa powinna pokrywać wydatki, które z tym, no, z funkcjonowaniem radnych. Czyli ty jesteś człowiek od wody. Tak, a jeśli mogę zareklamować moją firmę czy naszą firmę, to chciałbym powiedzieć, że mamy jedną z najlepszych wód w całej Polsce. Zgadzam się całkowicie z tym. Powiem ci, że jak odwiedzają mnie znajomi, czy to z Torunia, czy nawet z Gliwic, to pierwsze co, to idą do kranu i leją sobie, żeby zimna była, żeby zeszła. Tak, zgadzam się, masz rację. I mówią, że no jest rewelacja. I wódkę się fajnie przypija w naszym kranówku. I ogórki cukierkisi, bo nie ma chloru. Tak, dokładnie, masz rację, zgadza się, mamy jedną z najlepszych wód w kraju, z ujęć głębinowych, nie z rzeki, tak jak w Toruniu na przykład. Tak, tak, tak. Jeżeli ktoś zaprosiłby cię na kolację, I po prostu podałby ci na talerzu potrawę jakąś, to co sprawiłoby ci największą frajdę? Żebyś pomyślał, kurczę, ale mnie ugościł, ale trafił w mój gust. Do wódki? Na pewno coś tu z tego. To golonka. Golonka, boczek. Ale ogólnie rzecz biorąc, ja bardzo lubię gotować. Z reguły gotuję kuchnię włoską, gdyż jest tania, prosta i czyli pasty, smaczna. Pasty, lasagne, dzisiaj pizza. Miałem makaron z oliwkami i z serem. I z oliwą. Natomiast wegetarianinem nie jesteś. Nie, nie jestem wegetarianinem. O rower zapytam, jakim ty rowerem jeździsz? Crossem. Szóstką. Tak? Tak. I to jest taki, że można po szosie i po lesie? Bardziej po lesie, ale też ma delikatnie taką ponę na trasę, tak, tak. Ale można się zmęczyć. Dużo jeździsz na rowerze? No, staram się ostatnio jeździć troszkę więcej, ale miałem braki. Do tej pory jeszcze mam, ale... Kondycyjne czy jeszcze? Kondycyjne, tak, ale od czasu do czasu jeżdżę. No ale to jest 5 czy 15 kilosów na przykład? Nie, no to zawsze na pewno do Olsztyna i ciut dalej, może nie raz do
Koraja. Czyli no to około 30 jest. No tak, bo... ja staram się wyjeżdżać na przykład na całą sobotę albo na całą niedzielę i ugotować sobie wcześniej zupy w termos i sobie pojechać. Muzyka. Czy muzyka odgrywa, a jeżeli tak, to jaką rolę w Twoim życiu? Tak, lubię muzykę, szczególnie Depeche Mode, wychowywałem się. Depeche? Depeche Mode. No to umarł ostatnio. Pozdrawiam ten... cały fanklub Depeche'u w Częstochowie, jak tak? tylko mogę, to jestem co miesiąc czy to dwa na zlocie, tak. Proszę, no to fajnie. Jaki jest Twój stosunek do Częstochowy, jak Ty postrzegasz to miasto? No, to jest moja druga miłość po córce, albo no druga miłość po córce. Córka jest mimo wszystko pierwszą miłością, drugą jest Częstochowa zdecydowanie i mieszkańcy. Mm-hmm. Ale tak, ja z reguły jak zadaję to pytanie, wiesz, no bo tak, ty wiesz, jak jesteś radnym, to też masz gdzieś tam nad głową tam tą świadomość, że jednak reprezentujesz to miasto, gdy od strony prawnej. Myślę, że pozytywnie. No, większość mówi, że z niewykorzystanym potencjałem. Częstochowa? Tak, tak. Wiesz co, powiem Państwu i Tobie, że każde miasto nie wykorzystuje swojego potencjału, tak jak każdy z nas nie wykorzystujemy w 100% swojego potencjału. Każde miasto się będzie zmieniało, ewoluowało. No, kto mógł na przykład przypuszczać 20 lat temu, załóżmy, że pamiętacie Państwo, jak były te budki takie informacyjne z dotykowymi wyświetlaczami, tak. prawda? One teraz już znikają. Po 10 latach, po 15, no kto mógł 15 lat temu przypuszczać, że każdy będzie miał smartfona na przykład, prawda? Tak, i wszystko będzie miał w telefonie. I wszystko będzie miał w telefonie, zgadza się. Tak. A ta inwestycja poszła, no bo chciało tak, się... Tak, a ta inwestycja zdecydowanie, oczywiście, że tak poszła i no, każde miasto będzie ewoluowało na swój sposób. Jedne szybciej, drugie wolniej i myślę, że nasze miasto... jest fajnym miastem do życia. Ja na przykład... cenię nasze miasto przede wszystkim za to, że nie ma korków, że jest względny spokój, że mamy infrastrukturę kulturalną. Spójrzmy, mamy teatr, mamy filharmonię. Trzeba wziąć pod uwagę, że jedyna filharmonia, która nie jest dofinansowywana centralnie, tylko poprzez budżet miasta Częstochowy, to też mało kto. To jest nasza? To jest nasza, tak. I tutaj coraz lepiej się żyje. Myślę, że osobom z niepełnosprawnościami również. Spójrzmy na tabor. Pełny tabor praktycznie autobusowy to są już autobusy niskopodłogowe. Pełny tabor tramwajowy to są już tramwaje nowoczesne, niskopodłogowe. No, kiedyś to było nie do pomyślenia. Tak. Ja rozmawiałem z kimś, kto był mieszkał w podobnej wielkości mieście w Stanach. I mówi, Wojtek, tam było jedno kino i McDonald's i to było wszystko, to było wszystko tak. A tu jest i galeria sztuki, jedna, druga, trzecia i filharmonia i dwa jak kina widać, i galeria. No, to dopiero nowa, tak. W mieście Częstochowa. Tak, co mnie bardzo cieszy. Nie również. Ale to nie będziemy reklamować, to nie, żeby nie było lokowania produktu. Tak. Czego na koniec już tak życzyć Tobie? Nie. Zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia, bo to jest najważniejsze zdecydowanie. Zawsze to każdemu życzę, bo jak jest zdrowie, to powinno być resztę. Reszta się jakoś uda. Reszta się jakoś uda. No to ja życzę Tobie oczywiście zdrowia, zdrowia, jeszcze raz zdrowia. Proszę Państwa, gościem moim radny miasta Częstochowy Tomasz Tyl, zapalony cyklista. Człowiek, którego nieprawdopodobnie wkurzają popsute, stare, nieużywane samochody. Odpowiedzialny też, no ważna funkcja, no bo gdzieś tam za tą wodę, którą wszyscy pijemy. No i ogólnie społecznik i właśnie społecznik, ale dodatkowo jeszcze pełni funkcję, co zaznaczył, pod społeczny pełnomocnik osób z niepełnosprawnością w Częstochowie. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję Państwu. To machamy do tej kamery. Trzymaj ta się ludziska. Do pa, zobaczenia. Pa. Wszystkiego najlepszego. No aha, i jakby coś, to można Cię znaleźć na Facebooku o, na przykład. Bez problemu. Wszędzie, także tak. Jakby ktoś miał jakiś problem, to wiecie, do Tomka i Tomek będzie działał. Od 25 lat permanentnie cały czas ten sam numer telefonu. Aha, no to wszystko wiadomo. Pozdrawiamy. Jeszcze raz. Pa, pa. Pa, pa, kochani. Do zobaczenia. Yeah.